Dzień dobry. Witam serdecznie w Zielonej Rozmowie Małgorzaty Tracz. Wspólnie z moimi gośćmi rozmawiam o polityce, bieżących wydarzeniach i zielonych postulatach. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku podcastu Zielona Rozmowa Małgorzaty Tracz po wyborach parlamentarnych, które przy rekordowej frekwencji wygrały partie Bloku Demokratycznego. Ten odcinek będzie wstępem do nowego sezonu podcastu, w którym opowiem o planach dalszego rozwoju. W pierwszej kolejności chciałabym jednak bardzo podziękować wszystkim moim słuchaczom i słuchaczkom oraz wyborcom i wyborczyniom. Przez ostatnie miesiące spotykałam się z Państwem prawie codziennie. Na spotkaniach wyborczych, podczas ulotkowania, ale także za pośrednictwem tego podcastu. To były bardzo intensywne miesiące, ale i pełne satysfakcji i zwieńczone prawie 18 tysiącami głosów, które Państwo na mnie oddali. Bardzo dziękuję za każdy głos oraz wsparcie udzielone w mediach społecznościowych i podczas naszych spotkań. Tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji, tak i teraz chcę być w Sejmie głosem obywatelek i obywateli oraz ekspertów i organizacji pozarządowych. Nowa większość w parlamencie daje szansę na wprowadzenie w życie wielu istotnych zmian prawnych, o które walczą już od lat. Wśród moich priorytetów na najbliższe 4 lata są ochrona przyrody i dobrostanu zwierząt, zielona i sprawiedliwa transformacja oraz ochrona praw kobiet i osób LGBT+. Przed nami jednak wiele pracy. Już dziś wraz z moimi współpracownikami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych pracujemy nad projektami ustaw, do których przedstawienia w Sejmie zobowiązałam się w trakcie kampanii wyborczej. Jednym z pierwszych działań, które podejmę w nowej kadencji, będzie złożenie w Sejmie projektu ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. Wspólnie będziemy pracować na rzecz Polski ekologicznej, demokratycznej i solidarnej. Hasłem mojej kampanii wyborczej było zdanie: zawsze tam, gdzie trzeba i zawsze po stronie Twoich praw. W ten sam sposób będę działać także w trakcie całej kadencji Sejmu. Moje biuro poselskie we Wrocławiu pozostaje otwarte dla wszystkich. Mogą się Państwo ze mną kontaktować także za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych oraz mailowo. Jako posłanka deklaruję, że będę bronić Państwa praw oraz interweniować w zgłaszanych przez Państwa sprawach. Tak jak w poprzedniej kadencji interweniowałam w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze, sytuacji mieszkańców mieszkanek wrocławskich TBS-ów oraz planowanych wycinek lasów, tak i w tej kadencji jestem do Państwa dyspozycji. Zależy mi także na tym, aby utrzymać z Państwem kontakt za pośrednictwem tego podcastu. Chciałabym podczas rozmów przybliżyć Państwu najważniejsze punkty mojego programu oraz regularnie dzielić się informacjami na temat trwających w Sejmie prac. Czego więc możecie się Państwo spodziewać w kolejnych odcinkach? Z całą pewnością rozmów z ekspertami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, z którymi będę omawiać postulowane zmiany prawne oraz możliwości rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Poruszane kwestie będą oczywiście związane z przedstawionymi w moim programie wyborczym filarami – ochroną przyrody, zieloną transformacją oraz prawami człowieka. Z pewnością pojawią się tutaj także tematy lokalne związane z moim okręgiem, Wrocławiem oraz Dolnym Śląskiem. Przy tej okazji będę zapraszać do rozmów także przedstawicieli i przedstawicielki wrocławskich Zielonych oraz naszych kandydatów i kandydatki w zbliżających się wyborach samorządowych. Zależy mi także na regularnym zdawaniu Państwu relacji z toczących się w Sejmie prac w obszarach powiązanych z moimi priorytetami. Procedowane projekty chciałabym jak najszerzej konsultować w trakcie prac sejmowych komisji, wysłuchań obywatelskich, ale także poprzez rozmowy z ekspertami w ramach tego podcastu. Jestem również bardzo ciekawa, jakie Państwo, moi słuchacze i słuchaczki, macie oczekiwania względem kolejnego sezonu podcastu. Zachęcam serdecznie do dzielenia się swoimi pomysłami poprzez wiadomości w mediach społecznościowych. Nowe odcinki podcastu będę starała się nagrywać i publikować raz na 2 tygodnie, choć dynamika sytuacji politycznej może oczywiście na ten harmonogram wpływać. W najbliższych tygodniach możecie oczekiwać Państwo odcinków dotyczących tematów takich jak specyfika pracy parlamentarzysty, reforma wymiaru sprawiedliwości czy ubóstwo menstruacyjne. Mam ogromną nadzieję, że również po intensywnym okresie kampanii wyborczej będą Państwo zainteresowani poruszanymi przeze mnie tematami.
Jeszcze raz bardzo dziękuję moim słuchaczom i słuchaczkom, wyborcom, wyborczyniom oraz współpracownikom. Do usłyszenia.